Propozycja studiowania na turystyce i hotelarstwie w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku wynika ze zwiększonego w okresie post-lockdownowym zapotrzebowania na kadry, w tym w szczególności kadry zarządzające w przestrzeni tak turystyki, jak i hotelarstwa. Niezbywalnym atutem studiów na naszej uczelni i na naszym kierunku jest również położenie geograficzne. Region Pomorski, znany ze swoich licznych atrakcji kulturowych oraz przyrodniczych, a także intensywnie rozwijającej się w ostatnich latach infrastruktury turystyczno-hotelarskiej, stanowić może podłoże efektywnego studiowania, a także stwarzać warunki na łatwiejsze znalezienie pracy w okresie po studiach. Nazywam się Dominika Świątek, jestem studentką pierwszego roku studiów magisterskich w kierunku turystyka i rekreacja. Już w trakcie studiów licencjackich podjęłam się pracy sezonowej jako stewardesa na pokładzie samolotu linii Enter Air. Dbam o bezpieczeństwo oraz komfort podróży pasażerów tej linii. Codziennie mam kontakt z wieloma turystami na pokładach samolotów i wiedza zdobyta na tych studiach ułatwia mi kontakty z nimi. Cześć, nazywam się Zuza Reguła i jestem absolwentką gdańskiego AWF-u. Już podczas studiów nawiązałam współpracę z Biurem Podróży Rainbow, dla którego pracuję jako animator czasu wolnego. Kocham tę pracę najbardziej na świecie, za to, że poznaję mnóstwo uśmiechniętych, wartościowych, wspaniałych ludzi. Przy okazji zwiedzam świat, no i spędzam kilka miesięcy w roku nad basenem, w ciepłym kraju, łapiąc czekoladową opaleniznę. Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Słomski i aktualnie jestem F&B menadżerem w hotelu Courtyard Bar Marriott Gdynia Waterfront. Jestem również absolwentem gdańskiego AWF-u. Studia te na pewno umożliwiły mi znaczny rozwój oraz stworzenie swojej kariery w branży hotelarskiej. Serdecznie polecam ten kierunek. Dzięki Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu łączę studia z pracą, spełniam swoje marzenia i rozwijam się zawodowo. Kształcimy przyszłych menadżerów i kierowników działów. Gwarantujemy staże, praktyki zawodowe i miejsca pracy w hotelach oraz bardzo satysfakcjonujące warunki finansowe. Studiuj w Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, Turystykę i Hotelarstwo. Jestem studentką trzeciego roku, natomiast już na drugim roku studiów podjęłam praktyki w kilku biurach podróży. A obecnie dzięki ciężkiej pracy, ambicji i zdeterminowaniu jestem kierownikiem jednego z nich. Zatem łączę pracę zawodową ze studiowaniem. A wkrótce czeka mnie również obrona pracy dyplomowej, którą piszę pod okiem wybitnych specjalistów. Ty też możesz zostać młodym człowiekiem sukcesu. Wystarczy, że wybierzesz mądrze i dołączysz do nas.